Kult Józefa. Nie wszyscy katolicy wiedzą o tym, że wśród świętych istnieje podobna hierarchia stanowisk i godności jak wśród dostojników Kościoła. Nie wszyscy święci doznają jednakowej czci. Jedni są uprawnieni do większego jej zakresu, inni do mniejszego. Ciekawą informację w tej interesującej sprawie zamieszcza ksiądz Zalewski w swym obszernym dziele poświęconym dekalogowi. Wśród świąt ku czci świętych pańskich pierwsze miejsce zajmują dni poświęcone Matce Bożej. Na drugim miejscu jest święty Józef. Ku jego czci jest uroczystość 19.3. klasy pierwszej i nakazania oraz uroczystość 1.5. Józefa Robotnika klasy pierwszej. Nadto jemu jest poświęcony cały miesiąc marzec i każda środa tygodnia. Dni poświęcone świętemu Piotrowi i Pawłowi to uroczystość naczelna nakazania klasy pierwszej. Po nich następują święty Jan Chrzciciel, święty Michał, poszczególni apostołowie i tak dalej. Na drugim miejscu w rejestrze świętych figuruje święty Józef. Kult jego został po okresie wahań i sporów ostatecznie uznany w Kościele katolickim, zaś Józef stał się patronem całego Kościoła. Sykstus Szafraniec Paulin z jasnogórskiego klasztoru pisze na temat kultu Józefa następująco. Skutek związku małżeńskiego z Najświętszą Panną i w konsekwencji szczególnego stosunku do Zbawiciela, święty Józef współdziałał w dokonaniu tajemnicy wcielenia i odkupienia. Dzięki włączeniu do Trójcy Ziemskiej, w której zaczął się Kościół i święty Józef pozostaje w stosunku do niego opiekunem i stróżem. Wstawiennictwo świętego Józefa opiera się przede wszystkim na jego godności męża Matki Boga i Ojca Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I jemu przyznajemy po Maryi tytuł Wszechmocy Błagającej. Wyjątkowa pozycja świętego Józefa wyznacza mu w liturgii Kościoła kult specjalny, niższy od kultu Najświętszej Panny, wyższy od kultu świętych pańskich. Ogłoszenie Józefa patronem Kościoła katolickiego zostało dokonane w XIX wieku. W roku 1871 papież Pius IX zatwierdził dekret Kongregacji Świętych Obrzędów oddający Kościół pod patronat świętego Józefa. Pożądane jest, mówi dekret, aby chrześcijanie modlili się do tego, który opiekował się już naszym Zbawicielem i prosili go o wstawiennictwo za mistycznym ciałem Jezusa, to jest Kościołem. Ten sam papież rozciągnął już wcześniej we wrześniu 1847 roku święto opieki świętego Józefa na cały Kościół. Kult Józefa rozwijał się powoli na przestrzeni wieków. Nie wywodzi się oczywiście z czasów apostolskich. Kult publiczny i liturgiczny świętego Józefa jest względnie nowy, aczkolwiek nabożeństwo do niego sięga kościelnej starożytności. W Kościele Wschodnim występuje ono już w wieku IV, w zachodnim od IX stulecia, by od XV przejść w kult publiczny i liturgiczny. W XVII wieku przyjęło się drugie święto męża Maryi, opieki świętego Józefa. W dniu 1.5.1955 roku Pius XII ustanowił uroczystość świętego Józefa Robotnika obchodzoną 1 maja. W Polsce kult Józefa rozpoczął się w XVII stuleciu, a obecny jego kult łączy się ściśle z rozwojem kultu Maryi. Kult świętego Józefa w Polsce przybrał na sile dopiero w XVII wieku, głównie dzięki apostolstwu karmelitów bosych, którzy przy swoich kościołach zakładali bractwo świętego Józefa. W XVIII stuleciu sanktuarium maryjne na Jasnej Górze Częstochowskiej posiadało kaplicę świętego patriarchy z Nazaretu, a jeden z bastionów twierdzy tegoż sanktuarium był w roku 1747
pod wezwaniem świętego Józefa. Święty Józef jest patronem diecezji wrocławskiej. Okres Wielkiej Nowenny, w którym, jak słusznie ufamy, za przyczyną Najświętszej Królowej i Matki naszego narodu odrodzimy się religijne w swym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, z założenia swego objąć musi pogłębienie znajomości i wzmożenie kultu dziewiczego męża Maryi. O znaczeniu kultu Józefa, jaki Kościół katolicki mu nadaje, świadczy następująca wypowiedź czołowego doktora Kościoła, który z aniołów czy świętych, powiada święty Bazylii, dostąpił kiedykolwiek tego zaszczytu, aby nazywać cię Ojcem Syna Bożego. Tylko Józef został tak nazwany. Śmiało więc możemy odnieść do świętego Józefa słowa apostoła Pawła, iż wywyższony jest ponad aniołów w tym stopniu, w jakim imię, które otrzymał, przewyższa swoją wspaniałością ich imię. Święty Józef został przez Boga bardziej zaszczycony imieniem Ojca Syna Bożego niż wszyscy patriarchowie, prorocy, apostołowie i kapłani. Oni mieli tytuły sług, a jedynie sam Józef tytuł ojca. Zauważyć należy, że słowa apostoła Pawła dotyczą Jezusa i nikogo więcej. Czy Kościół nie przekracza w głoszeniu powyższych teorii granic umiaru, odnosząc te słowa do osoby Józefa? Podobnie jak nie można uważać Marii za Matkę Boga, niewłaściwe jest określenie Józefa mianem Ojca Syna Bożego. Samo Pismo Święte zaznacza, że Jezus był, jako mniemano, synem Józefa. Uwaga Słowa Bożego nie jest bez znaczenia. Inna wypowiedź rzuca jeszcze więcej światła na tę ciekawą sprawę i wykazuje, jak wielką wagę przywiązuje Kościół do patronatu Józefa. W protekcjach świętego Józefa powinniśmy, pisze Alfons de Liguori, pokładać wielkie zaufanie, ponieważ ze względu na jego świętość jest on Bogu bardzo bliski. Święty Bernard Sienny dodaje, nie wątpimy, że Chrystus nie tylko nie odmówi w niebie świętemu Józefowi poddaństwa i szacunku, jaki okazywał jako syn wobec swego ojca, będąc jeszcze na ziemi, lecz że stosunek ten stał się jeszcze doskonalszy. Posłuchajmy teraz, kontynuuje Alfons de Liguori, co pisze święty Bernard o mocy świętego Józefa obdarzania łaską. Niektórzy święci mają władzę przychodzenia nam z pomocą w pewnych tylko okolicznościach i określonej potrzebie. Święty Józef może to czynić we wszystkich okolicznościach i w każdej potrzebie. Może on bronić tych, którzy się do niego nabożnie uciekają. Jesteśmy tego pewni, ponieważ jak podobało się Jezusowi na ziemi być posłusznym Józefowi, tak samo w niebie uczyni wszystko, o co święty ten poprosi. Wyobraźmy sobie, że słyszymy naszego Pana widzącego nas w niedoli i nieszczęściu, jak odzywa się słowami wypowiadanymi kiedyś przez Faraona do ludu w czasie głodowej klęski, jaka nawiedziła Egipt. Idźcie do Józefa. Dzięki łasce Pana naszego nie ma na świecie chrześcijanina, który by nie okazywał świętemu Józefowi osobliwej czci. Lecz wśród nich tylko ci otrzymują najwięcej łaski, którzy najczęściej zwracają się do Niego z najgłębszym zaufaniem. Niechaj nie przeminie żaden dzień bez pobożnych westchnień do świętego Józefa, który jest pobłogosławionej dziewicy Maryi najważniejszym świętym pańskim. Nie pozwólmy, by minął dzień bez ofiarowania mu jakiejś modlitwy, a zwłaszcza konieczne jest odmówienie nowenny podczas jego święta. Módlmy się szczególnie o trzy łaski, o odpuszczenie grzechów, miłość Jezusa oraz dobrą śmierć. Co się tyczy odpuszczenia grzechów, to gdy Jezus przebywał na ziemi i mieszkał w domu świętego Józefa, czyż mógł grzesznik szukający przebaczenia znaleźć gdzieś lepszą okazję zbliżenia się do Boga, jak nie przez świętego Józefa? Jeśli więc i my pragniemy, aby nam Bóg przebaczył, uciekajmy się do orędownictwa świętego Józefa,
który będąc obecnie w niebie jeszcze bardziej umiłowany jest przez Jezusa Chrystusa niż na ziemi. W historii karmelitów bosych jest wzmianka o tym, jak czcigodna Anna z klasztoru świętego Augustyna, karmelitka, umierała i jak niektóre spośród sióstr ujrzały świętego Józefa i świętą Teresę przybywających po jej duszę. Wówczas radość wypełniła serce tej służebnicy pańskiej. Inna karmelitka widziała, jak Anna wstępowała do nieba w otoczeniu świętego Józefa i świętej Teresy. Można wyobrazić sobie, jak poglądy głoszone wiernym od dzieciństwa przenikają do ich umysłów, wywierając przemożny wpływ i pozostawiając niezatarte wrażenia. Słowo Boże naucza jednakże uroczyście, że tylko jeden jest pośrednik między człowiekiem a Bogiem – Jezus Chrystus, bo jest tylko jeden Bóg i jeden tylko jest pośrednik między Bogiem i ludźmi – Jezus Chrystus. Gdyby święci mogli mówić, gdyby święty Józef żył i mógł być świadkiem hołdów oddawanych mu przez śmiertelne istoty, zająłby zdecydowane stanowisko, zaprotestowałby przeciw nadużyciu wiary z całą potęgą ducha żarliwego wyznawcy Jahwe. Bez wątpienia przyjąłby tę samą podstawę, co anioł pański w odniesieniu do apostoła Jana. Gdy ten upadł do jego stóp, by oddać mu pokłon, anioł pański rzekł: nie czyń tego, jestem tylko współsługą twoim oraz braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu cześć oddawaj. Czy można wątpić, że Jezus postąpiłby inaczej? Anioł nie przyjął okazanej mu czci, lecz wskazał na Boga, któremu jedynie cześć się należy. Sprawozdanie powyższe jest wystarczające do obalenia kultu świętych, a w tym kultu Józefa i wszelkich uzasadniających go nauk. Oddawanie komukolwiek boskiej czci i pozbawienie Chrystusa roli pośrednika między Bogiem a ludźmi wywodzi się od księcia ciemności, który zwodzi narody. W podobny sposób jak Marię i Józefa, Kościół katolicki czci także świętego Jana Chrzciciela, świętego Michała Archanioła, apostołów, Piotra i Pawła oraz pozostałych apostołów i niezliczone zastępy świętych. W Biblii kult ich nie występuje. 10 przykazań Bożych nie tylko ostrzega przed wyznawaniem innych bogów, lecz zabrania oddawania jakimkolwiek osobom lub przedmiotom czci uwielbienia, to jest takiej, jaką Kościół czci świętych i ich relikwie. Jest to jedna z form bałwochwalstwa naruszająca przykazania Boże. W Dziejach Apostolskich opisane jest wstrząsające zdarzenie dotyczące człowieka, który pokusił się o przyjęcie boskiej czci od swych wielbicieli. Był nim Herod Antypas. Pycha i samouwielbienie doznają znacznego rozwoju, gdy pochlebia im tłum. Oto pewnego dnia stanął Herod przed ludem w swym królewskim majestacie i wygłosił chełpliwą mowę tronową. Lud olśniony wystąpieniem Heroda zawołał: tak przemawia Bóg, a nie człowiek. Na słowa te sercem Heroda owładnęła bezgraniczna duma. Nigdy nie był ów pyszny władca tak zadowolony z siebie, jak wówczas. Jednakże Bóg, spoglądając na bałwochwalczy hołd ludu i żądne czci serce Heroda, postanowił niezwłocznie ukarać ludzkie zuchwalstwo. W momencie największego uniesienia anioł pański poraził Heroda, wskutek czego wyzionął ducha. Stanowiło to tragiczny epilog hołdów składanych człowiekowi, które należne są wyłącznie Bogu. W tym sprawozdaniu biblijnym zawarte jest ostrzeżenie i przypomnienie, że wszechmogący Bóg nie pozostawi bałwochwalstwa bezkarnym. Beatyfikowani i kanonizowani święci nie mogą sami protestować przeciw wynoszeniu ich na ołtarze świątyń i uwielbianiu, ponieważ spoczywają w prochu ziemi i, jak mówi Pismo Święte, o niczym nie wiedzą. Gdyby Maria i Józef, apostołowie Piotr i Paweł, mogli powstać ze swych grobów i wyrazić opinię,
co do nauki Kościoła katolickiego w przedmiocie kultu świętych, z pewnością nie milczeliby, lecz podnieśliby stanowczy protest przeciw temu bałwochwalstwu. Apostoł Piotr postąpił już raz w ten sposób w swoim życiu. Kategorycznie odrzucił hołd składany mu przez Korneliusza i tym razem potępiłby kult świętych z całą powagą apostolskiego urzędu, żądając bezzwłocznego wykreślenia swego imienia z watykańskiego rejestru świętych. Gdy Korneliusz upadł do nóg Piotra, by oddać mu pokłon, skromny apostoł podniósł go i rzekł: wstań, ja jestem również tylko człowiekiem. Nie wątpimy, że pozostali święci uczyniliby tak samo. Historia kultu świętych. Początku kultu świętych sięgają, jak wspomniano, już IV wieku po Chrystusie. Chrześcijaństwo utraciło wówczas wiele z czystej nauki Kościoła czasów apostolskich. Wkroczyło na bezdroża tradycji i uległo silnemu wpływowi pogańskiego otoczenia. Prześladowania rzymskie i wkradające się do Kościoła fanatyzm wytworzyły ideę męczeństwa i dały impuls do rozwinięcia się kultu męczenników, który wkrótce przekształci się w katolicki kult świętych. Były to czasy trudne i niebezpieczne, czasy zmożonego synkretyzmu religijnego, rozwijającej się ascezy i nowej orientacji dogmatyczno-liturgicznej. Zapoczątkowany wówczas kult świętych ulegał dalszej ewolucji, przybierając najróżnorodniejsze formy w dziejach historii, aż wreszcie otrzymał postać obecną. Kwestia ta jest dobrze znana, w związku z czym ograniczmy się tylko do zamieszczenia kilku opinii czołowych uczonych katolickich, naświetlających sprawę w sposób niebudzący zastrzeżeń. Na wstępie zdanie księdza Wierusz Kowalskiego. Kult święty rozpoczął się w Kościele katolickim kultem męczenników. W Rzymie kult męczenników powstał dopiero po 250 roku. W IV wieku cześć świętych rozwinęła się w sposób bardzo żywy, a pragnienie uczczenia wielkich patronów stało się powodem przeniesienia relikwii z katakumb do miasta. Aż do połowy V wieku tu tytuł święty przeznaczony był tylko dla męczenników. Ojcowie Kościoła jednak wyjaśnili, że świętość nie jest przywilejem męczenników i że na przykład ascetom, dziewicom, kapłanom może tytuł ten również przysługiwać. W całym Kościele kult świętych z lokalnego stał się powszechnym. Rozwój kultu świętych we wczesnym średniowieczu był tak wielki, że kalendarz kościelny w niektórych prowincjach, zarówno wschodu, jak i zachodu, stracił pierwotną strukturę cyklu paschalnego. Niestety i tu nieumiarkowana pobożność stała się, zwłaszcza w średniowieczu, powodem wielu nadużyć, jak fałszywe relikwie, kradzież i handel relikwiami. Kult świętych relikwii i obrazów musi mieć mocną podbudowę dogmatyczną, aby się nie wypaczył i nie zbliżył do fetyszyzmu i magii. Katolicki teolog nie ukrywa istotnych dla sprawy faktów i w sposób szczery wyraża swą obawę o to, by kult nie przekształcił się w fetyszyzm i magię. Obawy są właściwie już spóźnione, ponieważ praktyka dnia codziennego na każdym kroku dowodzi, że tak jest w istocie, a wysunięty projekt podbudowy dogmatycznej pobożnym życzeniem. Ale czyż najlepszym zabezpieczeniem przed bałwochwalstwem nie byłoby dogmatyczne zniesienie wszelkiego kultu świętych, relikwii i obrazów? Każdy przyzna, że byłoby to najwłaściwsze podejście do sprawy, usuwające na zawsze słuszne obawy. Doskonały znawca kultury wieków średnich Jan Plataśnik, pisząc o ewolucji kultu, zwraca uwagę na wpływ panteonu bogów rzymskich i publicznej opinii ludu jako elementów kształtujących kult świętych. Kult świętych chrześcijańskich powstaje w wiekach średnich,
a słusznie podnosi się, że na jego powstanie wywarł wpływ panteon bogów rzymskich i greckich, obok Trójcy Świętej, Najświętszej Marii Panny, najbliższej rodziny i uczniów Chrystusa, wytwarzała się cześć dla ludzi świętobliwych. Świętymi robiła się ich opinia publiczna, która głosiła cuda dokonywane przez nich za życia i po śmierci, obierając ich sobie za wstawienników do Boga. Wszystkich pierwszych świętych chrześcijańskich mianowała właśnie owa communis opinio bez żadnej ingerencji ze strony Stolicy Apostolskiej. Dopiero od X wieku przychodzi do współdziałania opinii ze Stolicą Świętą, która ją niejako sankcjonuje, ogłaszając dekret wynoszący świątobliwego do rzędu świętych. Powoli weszło w zwyczaj, że każdy kraj, każde miasto, każdy zawód nawet pragną mieć swego świętego jako patrona. Kult świętych tak dalece się rozwinął, że począł na drugi plan spychać kult samego Boga, zdawał się przeobrażać rzeczywiste bałwochwalstwo pogańskie. Wspomnianą rolę opinii publicznej i stanowisko Stolicy Papieskiej w ewolucji kultu potwierdza ksiądz Zalewski. Od wieku IV rozpoczyna się w Kościele kult wyznawców, w tym też wieku rozpoczyna się kult wizerunków świętych, powstają sanktuaria z obrazami słynącymi cudami, kwitnie ruch masowych pielgrzymek do tych miejsc. Początkowo inicjatywa dotycząca kultu świętych pochodziła od samych wiernych. Skoro kult odzyskał aprobatę miejscowych władz kościelnych, milczącą lub formalną, przyjmowali się i szerzył, skupiając na zawsze się zwłaszcza około ich grobów, zwolna inicjatywę co do ich kanonizacji przejmuje Kościół, początkowo biskupi, potem papieże. A więc nie Bóg, nie Chrystus, nie apostołowie, lecz lud był twórcą kultu świętych. Mówiąc o znaczeniu nadawanym przez Kościół katolicki świętych, rozumie się, że w świetle Słowa Bożego wszelki tego rodzaju kult jest całkowicie zbędny i bezużyteczny. Modlitwy zanoszone do istot ludzkich, płonące ku ich czci na ołtarzach, świece, odprawiane mszy i składane ofiary są pozbawione w oczach Bożych wartości. Syn Boży nie potrzebuje w swym orędowniczym dziele asysty kanonizowanych w Rzymie świętych. Pomoc taka jest zbyteczna. Pismo Święte stwierdza całkowitą możność rozstrzygania przez Chrystusa problemów zbawienia. Mocen jest całkowicie zbawić tych, którzy przed Bogiem stawają za Jego pośrednictwem, bo żyje i może wstawiać się za nimi. Czyż można wątpić w stawienniczą moc Chrystusa i kwestionować Jego wyłączne orędownictwo, uciekając się do usług stworzonych przez ludzi świętych? Chociaż kult święty historycznie rzecz biorąc datuje się od IV wieku po Chrystusie, w rzeczywistości sięga głębiej. Już na początku świata szatan wysunął po raz pierwszy koncepcję świętych ludzkiego pochodzenia, co wynika z oświadczenia skierowanego do Ewy. Żadną miarą nie umrzecie śmiercią, będziecie jak bogowie, znając dobro i zło. W słowach zwodziciela, będziecie jak bogowie, można dopatrzyć się pierwszego kroku zmierzającego w kierunku wyniesienia ludzi do boskiej godności. Można przyjąć, że pierwszy proces kanonizacyjny został zaimprowizowany w Eden, a przewodniczył mu książę ciemności. Czyżby Kościół katolicki podążał tymi samymi śladami? Słowa szatana były kłamliwe, podobnie jak błędne są powstałe na ich podstawie teorie nieśmiertelności duszy i życia pozagrobowego. Jakże może być prawdziwy kult świętych zbudowany na nich? Pismo Święte nazywa stan śmierci ziemią zapomnienia. Czyż dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię chwalić? Czy się opowiada
dobroć Twoją w grobie i wierność Twoją w krainie śmierci? Czy są wiadome cuda Twe w ciemnościach i łaska Twoja w ziemi zapomnienia? Gdy ostatnie tchnienie opuszcza ciało, zamiera życie ustroju, zanika ruch, ginie świadomość, a umysł przestaje tworzyć myśli, nie czuje, nie rozsądza. Ustaje motor życia. Stan ten opisuje Księga Psalmu. Wynijdzie duch jego, a wróci się do ziemi swojej i w ten dzień zginą wszelkie myśli. Dawid, o którym Bóg powiedział, że jest mężem według serca mego, był niewątpliwie człowiekiem pobożnym i świętym. Występuje w historii biblijnej jako wzór wierności i wielkiego umiłowania Boga. Mimo to po śmierci nie został wzięty do nieba. Apostoł Paweł złożył w tej sprawie ważne oświadczenie. Bracia kochani, wolno mi przecież śmiało mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pochowany, a grobowiec jego znajduje się wśród nas, aż po dzień dzisiejszy. Dawid nie zstąpił do nieba. Podobnie jak Dawid, śpią w grobach wszyscy patriarchowie, prorocy, aniołowie, prorocy, apostołowie i ludzie pobożni. W prochu ziemi spoczywają również wszyscy święci pańscy, wyniesieni przez Kościół na ołtarze świątyń. Powszechne prawo życia i śmierci nie przewiduje dla nich żadnego wyjątku. Dlatego modlitwy zanoszone do Marii, świętego Józefa i innych świętych nie dochodzą do ich uszów, gdyż zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni odpoczywają w ziemi, czekając na dzień zmartwychwstania. Zaiste kult świętych, nie mogąc poszczycić się choćby jednym dowodem z Pisma Świętego, wznosi się na kruchym fundamencie opinii ludzkich. Współczuciem napawa wiara w istnienie bytów, których nie ma w rzeczywistości, a jednak miliony wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego zanoszą do nich swe nieustanne modły. Czas chyba zastanowić się nad tym poważnie.